organizm ludzki jest przystosowany do diety wyłącznie pochodzenia roślinnego i dlaczego nie jest? Marta Pychała-Zarzycka. Od razu chcę powiedzieć, że szanuję wegetarian, wegan także, pod warunkiem oczywiście, że nie są ortodoksyjni, czyli nie wymagają od innych odżywiania się takiego, jakie oni uważają za słuszne. Rozumiem ich pobudki. Są to pobudki etyczne, wynikające z empatii, zazwyczaj wobec zwierząt. Jest to całkowicie dla mnie zrozumiałe. Też przez 2 lata byłam weganką, tylko że mi to nie posłużyło. I teraz już wiem dlaczego, od dłuższego czasu wiem dlaczego. Bo organizm ludzki nie jest przystosowany do tego, żeby odżywiać się produktami wyłącznie pochodzenia roślinnego. Pierwsza rzecz to jest to, że organizmy roślinożerców mają żołądki składające się z 4 komór. Te 4 komory pomagają im trawić odpowiednio rośliny, w tym zawartą w nich celulozę. Żołądki mięsożerców są jednokomorowe. Żołądek człowieka ma tylko 1 komorę. Nie jest przystosowany do trawienia celulozy. Musi odżywiać się też innym rodzajem pożywienia. Kolejna rzecz, bardzo ważna, to to, że wszyscy drapieżnicy mają oczy z przodu głowy. Jest to związane z tym, że drapieżnik musi móc skupiać się na śledzonej zwierzynie. Roślinożercy mają oczy z boku głowy po to, żeby móc obserwować jednocześnie przód, bok i tył, w razie gdyby, żeby zauważyć drapieżnika i przed nim odpowiednio wcześnie uciec. A kiedy widziałeś ostatnio człowieka, który ma oczy z boku głowy? No właśnie, ja też nie widziałam. Kolejna rzecz jest taka, że organizm ludzki potrzebuje różnego rodzaju aminokwasów, w tym 10 takich, które niestety nie istnieją w środowisku roślinnym. Brak już 1 aminokwasu może bardzo negatywnie wpływać na zdrowie. Więc niestety, ale jeżeli chcemy być zdrowi, musimy stosować również pożywienie pochodzenia zwierzęcego. To nie musi być mięso, to może być nabiał, mleko, sery, jogurty, jajka. To jest całkowicie w porządku, ale niestety te aminokwasy musimy dostarczać organizmowi, ponieważ nasz organizm ich nie wytwarza. I o ile dorosły człowiek jeszcze jest w stanie bez specjalnie zauważalnych efektów być dłużej na diecie wyłącznie roślinnej, o tyle rozwijający się człowiek, dziecko, już nie.